Cześć, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Stacji Ateizm. Mamy 26 listopada 2017 roku, godzinę 18, co może oznaczać tylko jedną rzecz, czyli oczywiście kolejny odcinek Stacji Ateizm. Ja nazywam się Bogumił Vandenbroek i będę dzisiaj waszym prowadzącym. Ze mną w studiu jest Konrad Janowski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nim zaczniemy i nim powiem, czym się zajmujemy jako Stacja Ateizm, mały quiz. Jak widzicie, mam na sobie dość szczególną koszulkę i to jest pytanie do wszystkich widzów. Odpowiedzi będą śledzone na czacie. Kim jest ten pan z tej koszulki? Chodzi oczywiście o tego pana tutaj po środku. Przybliżę sobie obraz, spójrzcie. To jest taki quiz na dzisiaj. Kim jesteśmy? Dlaczego Stacja Ateizm? Czym się zajmujemy? Promujemy kilka rzeczy. Przede wszystkim pozytywny ateizm. Oczywiście rozdział Kościoła od państwa. Wspieramy też dyskryminowanych i w jakikolwiek sposób prześladowanych ateistów oraz prowadzimy dialogi na temat wiary. W skrócie, jeżeli wierzycie w jakiegoś Boga, macie ku temu jakiś powód, my chcemy szczerze go poznać, zbadać i zapytać sami siebie, czy powinniśmy również utrzymać wierzenie w istnienie tego Boga, jeżeli wy je utrzymujecie, jeżeli wasze powody są dobre. Więc jesteśmy bardzo zainteresowani dialogiem z osobami wierzącymi, dzwońcie do nas. I teraz jak się z nami porozumieć? Są dwa bardzo, bardzo proste sposoby. W zasadzie na ten moment powiem o jednym. Chodzi tylko o to, że musicie do nas zadzwonić na dwa najnormalniejsze na świecie numery telefonów. Jedyne opłaty, które być może będziecie musieli uiścić, są związane tylko i wyłącznie z taryfą danego operatora. My na tym nic nie zarabiamy. Te numery macie gdzieś na dole ekranu. One są napisane i oczywiście je teraz przeczytam wam. Jest to i są to numery takie. 791-019-212 oraz 503-928-319. Czekam na wasze telefony, dzwońcie. Mamy dla was kilka ważnych ogłoszeń, nim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka. Jest to przede wszystkim tak. Dziennikarka z pisma, które nazywa się, czasopisma, które nazywa się Przegląd, szuka, słuchajcie, apostatów, czyli osób, które dokonały apostazji w kościele, prawdopodobnie chodzi o kościół katolicki w naszym kraju. Chcę usłyszeć ich historię, dowiedzieć się, jak przez to się przechodzi, jaki jest cały background tego stawania się apostatą. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć swoją historię, no to zróbcie to przez nas, piszcie do nas maile na kontakt, myślnik, stacja, nie pamiętam, przepraszam, zapomniałem. Będzie adres nasz mailowy, będzie w opisie oraz macie go prawdopodobnie również gdzieś na stronie. Tam piszcie swoje historie, a my wtedy będziemy łączyć was dalej z tą panią. Z czasopisma Przegląd. Druga sprawa. Drugie ogłoszenie, słuchajcie, kampania 16 dni przeciwko przemocy. Bardzo fajna inicjatywa, prowadzona od pewnego czasu, od kilku lat, w tam okresach czasu co dwa miesiące. Czym ona jest? Jest to 16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć. To międzynarodowa kampania organizowana przez Centers for Women Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym, a także międzynarodowym. Wybór dni nie jest przypadkowy, jest to między 25 listopada a 10 grudnia, dlatego że w tym okresie czasu wypadają bardzo fajne dni, między innymi Dzień Przeciw Przemocy wobec Kobiet, a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. Oczywiście jako Stacja Ateizm podkreślamy właśnie ten aspekt przemocy wobec kobiet, ponieważ nie ukrywajmy, religie nie są do końca za bardzo równouprawnieniem, jeśli chodzi o kobiety i mężczyznę, co jest, wydaje nam się, warte podkreślenia. Ostatnie ogłoszenie, przechodzimy do tematu odcinka. Drzewo Wiedzy. Drzewo Wiedzy jest serią wydarzeń zachęcających do czytania książek ateistów. Jak sobie wejdziecie, wpiszecie Drzewo Wiedzy, to macie takie wydarzenie na Facebooku. Na pierwszy ogień oczywiście poszedł Richard Dawkins ze swoim Bogiem Urojonym. Książka nie jest czymś idealnym, jeśli chodzi o rozbudowany ateizm. Natomiast jest bardzo fajnym wstępem, jeżeli chcecie w ogóle coś się nauczyć z ateizmu i z jakiekolwiek traktowania ateizmu, jakkolwiek inaczej niż tylko braku wierzenia w istnienie bogów.
to by było na tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. I myślę, że możemy już powoli przejść do tematu dzisiejszego odcinka, który jest bardzo ciekawy, ponieważ dotyczyć będzie potopu, czyli wydarzenia, które miało miejsce w Biblii. I w tym momencie myślę, że oddam głos Kazinowi. Ja mam tutaj przygotowaną Biblię z opisem dokładnym tego zajścia. Czy chciałbyś zacząć? Tak, jasne. Także dzisiaj w roli... Uwielbiam to wydarzenie. W roli wstępniaka postanowiliśmy po prostu przybliżyć pewną przypowieść z Biblii. No, przypowieść czy też relacje realnych wydarzeń to jest kwestią dla niektórych sporną. No, dla nas raczej nie, aczkolwiek istnieją ludzie, którzy to również dosłownie interpretują. I uważamy, że generalnie warto czytać Biblię, jeżeli chcemy rozmawiać na tematy ateizmu w kontekście chrześcijaństwa. A wiele ludzi nie zna tej jednej z najbardziej znanych przypowieści. W tym ja, przyznaję się, do tej pory, dopóki nie przygotowałem się do tego odcinka, złapałem się, że jest to tak popularna przypowieść, tak często wspominana w social mediach i generalnie w całym życiu, że nikt jej praktycznie do końca nie czytał. A na pewno nie ja. Także teraz krótkie streszczenie tego, co jest w Biblii. Takie po prostu poczytaj mi prowadzący. Przede wszystkim, kim jest Noe? Taki wstęp o Noe. A gdy Noe miał 500 lat, spłodził Sema, Hama i Jafeta. Wobec czego Noe jest ojcem trzech synów, Sema, Hama i Jafeta. I teraz zaczynamy historię rodu Noego. Jest to Księga Rodzaju, rozdział 6. Zaczyna się od tego, że Bóg rozgniewał się na ludzi za to, że wielka niegodziwość była na ziemi, a zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i ubolewał nad tym całym sercem. To jest powód dosyć ogólnikowy, choć być może wyraźnie zaznaczony, dlaczego Bóg postanowił zesłać potop. I w tej przypowieści Bóg postanowił z tego powodu zesłać na ziemię potop i wybrał sobie jednego z ludzi żyjących wtedy na ziemi, czyli Noego, aby wraz ze swoimi synami, ze swoją żoną, ze swoimi synami i żonami swoich synów został ocalony. Także jak to już widzimy, na arce było łącznie 8 ludzi. Oprócz tego Noe miał wziąć również po jednej parze ze wszystkich zwierząt lądowych i ptactwa, które żyło na ziemi. Nie miał wziąć zwierząt morskich jako takie, które przeżyły potop samodzielnie. I to jest właśnie bardzo ciekawe, nie? Tak, i to jest ciekawe, że też w którymś fragmencie, tu Bogu chyba masz przygotowany, Noe ma wziąć jedną parę ze zwierząt, potem ma wziąć Bogu. A potem Pan rzekł do Noego, wejdź, to jest rodzaju 7, wejdź wraz z całą twoją rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszelkich zwierząt czystych weź ze sobą 7 samców i 7 samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze samca i samica. I również z ptactwa po 7 samców i po 7 samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Czyli jakby mamy dwie zupełnie sprzeczne ze sobą informacje w odległości dosłownie kilkunastu wersów od siebie, dotyczące ilości zwierząt, które Noe miał zabrać na arkę ze sobą. Przy okazji właśnie te kilkanaście wersetów dalej jest napisane, a wraz z nimi, chodzi tutaj znowu o wejście do arki, wszelkie gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełzających po ziemi, wszelkiego ptactwa i istot skrzylatych. Wszelkie istoty, w których było tchnienie życia, przyszły po parze do Noego, do arki. Oczywiście z całego świata. Z całego świata. Wiadomo, że świat biblijny był nieco mniejszy niż ten, który teraz znamy. Także dlatego było to jak w jakiś sposób, no nie wiem, zakładam, możliwe. I również zaznaczmy, że gdy przyjmując retorykę biblijną, miało to miejsce w 610 roku po stworzeniu świata, a stworzenie świata miało miejsce w zależności od kalkulacji od 6 do 10 tysięcy lat temu, licząc od powstania Biblii. Tak. Co stoi w sprzeczności ze wszystkim, co o świecie nam mówi współczesna nauka, ale. Arka została zbudowana w ten sposób. W Biblii można przeczytać dokładną receptę na wymiary arki i jej konstrukcję, które to zresztą zostały potem wykorzystane, powiemy do czego. Zbuduj sobie arkę z drewna gofer,
zrobisz arce przegrody i oblejesz ją wewnątrz i na zewnątrz smołą. Tak konstruować powinno się okręty według tej księgi. A zbudujesz ją w ten sposób. Długość arki będzie na 300 łokci, 50 łokci jej szerokość, a 30 łokci jej wysokość. Zrobisz okno w karce, a zakończysz je na łokieć od góry. I tutaj widziałem, że są pewne niespójności. Ja korzystam z elektronicznego wydania Biblii Gdańskiej z 2017 roku. Korzystam z niej, ponieważ jest to jedyne elektroniczne wydanie, które mogę na mój czytnik e-booków ściągnąć i bardzo wygodnie mi się z niego korzysta. Widziałem też w innych wydaniach, było podane w łokciach, znaczy w stopach. Z tą miarą jest pewien problem, nie do końca wiadomo, za ile liczyć łokieć, a za ile stopę, ponieważ to w zależności od kultury i w różnych regionach miało to nieco inną. Dowiedziałem się, że Muzeum Arki, które jest w stanie Kentucky, w Stanach Zjednoczonych, tak. Zostało przeliczone jako długość 137 metrów, szerokość 14 metrów i wysokość 23 metry. Generalnie tak mają się wymiary Arki. No dobrze, czyli Noe wraz ze swoją 7-osobową rodziną jest, tak? Tak, zbudował arkę. Zbudował arkę, wprowadził w jakiś sposób wszystkie zwierzęta, które były na świecie, po parze lub po 7, tak. Dzieląc je w jakiś sposób na czyste i nieczyste. I tam przebywali przez pewien czas. Tak, i teraz tutaj warto zauważyć, jak długo trwał potop. Potop można określać na 3 rodzaje. I deszcz padał na ziemię 40 dni i 40 nocy. To jest, rozumiem, czas, w którym trwały opady, które spowodowały potop. W wersie 7:24, a wody wezbrały nad ziemią 150 dni. Czyli czas trwania potopu, gdy wody wezbrały, było 150 dni według Księgi Rodzaju, ale również według Księgi Rodzaju tutaj momencik. A wody opadały nadal aż do 10 miesiąca. I w 10 miesiącu pierwszego dnia ukazały się szczyty gór. Wobec czego potop trwał 150 dni i 10 miesięcy. Wedle tej samej księgi. Księgi. Według wersów oddalonych od siebie też prawdopodobnie o niewielką ilość przestrzeni tekstowej. Słuchajcie, dobrze, wszyscy sobie zdajemy sprawę, a myślę, że większość ludzi wierzących zdaje sobie sprawę, że opowieść o Noe jest właśnie taką powieścią, jest pewnym mitem, który został przedstawiony w Biblii. Bardzo szybko. Jeżeli myślicie, że sam pomysł z potopem jest czymś szczególnym dla chrześcijaństwa na przykład, dla Biblii, no to się mylicie, ponieważ potop jest obecny w praktycznie każdej kulturze, również o wiele starszych kulturach niż chrześcijaństwo. I teraz tutaj cytuję. W samej tylko kulturze europejskiej mieliśmy z wersjami potopu w mitologii greckiej, na Irlandii, w Skandynawii. Na Bliskim Wschodzie mamy wersję sumaryjską, mamy wersję z eposu o Trachasisie, gdzie możemy nawet sobie zobaczyć w muzeum tablicę z zapisem tego potopu. Mamy oczywiście słynny epos o Gilgameszu, skąd się często wydaje i dużo osób tak twierdzi, że to stamtąd właśnie Biblia sobie najczęściej, najpewniej zapożyczała cały ten motyw potopu. Ale to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Mamy wersję oczywiście Beresosa, mamy babilońskiego kapłana, mamy oczywiście wersję tak biblijną. Mamy Środkowy Wschód, Indie, Azję, Chiny, Azję Południowo-Wschodnią, Chiny, Daleki Wschód, Afrykę, Amerykę Północną. I słuchajcie, wystarczy, że sobie wpiszecie potop w Wikipedii i wyskoczy wam olbrzymia tona bibliografii, gdzie możecie sobie czytać o potopie. I teraz tak, niektórzy wierzący lubią używać tego faktu jako dowodu na potop, że skoro tak wiele kultur wspomina o takim zjawisku, no to pewnie miało ono miejsce. To jeszcze tylko wspomnę, jeśli chodzi o tak jakby doniosłe zjawisko, które miało miejsce w tak wielu kulturach, jaka jest wielkość potopu wedle relacji biblijnej. Otóż możemy przeczytać, że wody wezbrały na 15 łokci wzwyż i góry zostały zakryte. Łokieć to jest około pół metra.
Więc nawet zakładając, że w jakiś sposób ilość wody na Ziemi zwiększyła się tak mocno, że wody poszły o 15 łokci wzwyż, jest to jakieś 7,5 metra do góry. Prawdopodobnie zostałoby zalane większość dolin, większość terenów płaskich i większość terenów, które mają wysokość bezwzględną nie większą niż 7,5 metra nad poziomem morza. Ale na pewno szczyty gór nie zostałyby zakryte potopem, w którym wody wezbrałyby na 15 łokci. Więc takie wydarzenie mogłoby nie mieć aż tak doniosłych skutków we wszystkich kulturach. Co prawda, byłaby to duża katastrofa, ale nie aż tak doszczętna, żeby zginęło wszystko na Ziemi. Słuchajcie, duże kataklizmy, które się dzieją na świecie i działy się w naszej historii przez cały czas, to jest takie samo zjawisko jak na przykład zaćmienie słońca albo cokolwiek w tym guście. To znaczy, jest to zjawisko na dużą skalę i najczęściej w przeszłości niezrozumiałe przez naszych przodków. Więc została dorobili do tego po prostu różne mitologie, różne mity. Istnieje kilka wskazówek historycznych, że faktycznie jakieś tam potopy miały miejsce, które po prostu były albo lokalnymi zjawiskami, które obserwowali pułdzicy nomadzi, którzy akurat zdarzyło się, że wierzyli w konkretnego boga. Dlatego to wydarzenie przechodziło do ich kultury jako na przykład ich wściekłe bóstwo spowodowało to jako karę i do tego zaraz dojdziemy. I na przestrzeni wielu lat to po prostu się działo na całym świecie, takie zjawiska miały miejsce i każda kultura próbowała to jakoś interpretować na swój sposób. I teraz, najważniejsze, i to jest moja hipoteza, dlaczego jako kara? Bogowie, zwłaszcza ci rozumiani w ten sposób zaszły w naszej historii, posiadają przede wszystkim cechy, które są właściwe dla tyranów. To znaczy, do tego musimy uznać dwie rzeczy. Po pierwsze, że mamy się ich bać, a po drugie, że jesteśmy grzeszni, jesteśmy źli i zasługujemy na potępienie ze strony tego bóstwa. Kiedy dodamy sobie te dwie rzeczy, to już jasne jest, że prawdopodobnie kasta rządząca lub kasta, która była w jakiś sposób związana z tym Bogiem jako kapłani, którzy czerpali najczęściej materialne korzyści, wykorzystywali takie zjawiska, żeby straszyć ludność, żeby straszyć wyznawców danych bogów. To hipoteza. Mogło być inaczej, ale wydaje mi się, że to jest o wiele logiczniejsze wytłumaczenie, niż że na przykład w przeciągu bardzo, bardzo wielu tysięcy lat w różnych kulturach mieliśmy do czynienia z jakimiś lokalnymi klęskami żywiołowymi i że to wszystko było spowodowane przez bogów i z jakiegoś powodu te wszystkie kultury określiły to jako zjawisko globalne. Tak, i tutaj, żeby podeprzeć jakby tą pewną tyrańskie zapędy każdego z bogów, w części dalszej historii dowiadujemy się, co zrobił Noe, kiedy już wody potopu opadły po 150 dniach. Wyszedł więc Noe i z nim jego synowie, jego żona i żony jego synów. Wyszły także z arki wszelkie bydlęta, wszelkie zwierzęta pełzające, wszelkie ptactwo oraz wszystko, co pełza po ziemi według swoich rodzajów. Potem Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziął z każdego czystego zwierzęcia i z każdego czystego ptactwa i złożył całe palenia na tym ołtarzu. I Pan poczuł miłą woń i Pan powiedział w swoim sercu: nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. Nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem. Wobec tego Noe pierwsze, co zrobił po wyjściu z arki, to złożył całopalną ofiarę z każdego zwierzęcia czystego, co jakby od razu przeczy temu, że na arce mogła być tylko jedna para z każdego gatunku, ponieważ każdy, kto się troszkę zna na rozmnażaniu zwierząt, łatwo odgadnie, że jeżeli mamy jedną parę zwierząt, jedno z nich poświęcimy w ofierze dla Boga, to drugie z nich nie będzie mogło się rozmnożyć, wobec czego gatunek nie do końca ma szansę przetrwać poza arką. I kończymy sam opis potopu tym pięknym cytatem, czyli co stało się z Noe i jego rodzinką, kiedy jak gdyby wody potopu opadły i mogli wyjść na zewnątrz. Otóż Noe, tutaj mamy Księgę Rodzaju 9 do 10 i wers 18. Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę, kiedy już tam jak gdyby zeszli z arki. Gdy potem napił się wina, odurzył się nim i leżał nagi w swym namiocie. Ham, ojciec Kanana,
ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwóm swym braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy Sem i Jafet, czy Jafet, wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach, weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca. Twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca. Czyli rozumiem, że po prostu nie odwracali wzroku twarzy, podczas gdy próbowali okryć swojego ojca jakąś tuniką, żeby ukryć jego nagość. Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem i dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn, czyli przykrył jego nagie ciało, rzekł... Młodszy syn zobaczył jego nagie ciało. Jakby ta rzecz, którą uczynił jego najmłodszy syn, to było przypadkowe zobaczenie Noego nagiego, który ten leżał pijany. W momencie, w którym próbował okryć po prostu jego nagość jakąś tkaniną. No, tak jest napisane, nie? Ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwóm swym braciom, którzy byli poza namiotem. Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach, weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca. Kiedy Noe obudził się po odurzeniu winem, dowiedział się, co uczynił mu jego młodszy syn, rzekł: niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą swych braci. A potem dodał: niech będzie błogosławiony Pan Bóg Sema, niech Kanaan będzie jego sługą, niech Bóg da Jafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiocie Sema, a Kanaan niech będzie jego sługą. Czyli zrobił niewolnika z jednego ze swoich synów, dlatego że zobaczył jego nagość. Tak. I przypomnijmy, że historia potopu kończy się w ten sposób, że Noe wyszedł z arki, gdy miał lat 640. Wiem, że umarł w wieku około 900. Tak, i potem, gdy miał lat 900 z kawałkiem... Miał 600 coś, kiedy potop się zadział. Tak. I potem w Księdze Rodzaju mamy historię dalszą rodu Noego. Próbowałem to trochę czytać, jednak jest to, powiedzmy, bardzo mocna, takie drzewo genealogiczne, powiedzmy, całej ludzkości, które jest spróbowane streścić je w dalszej części. No ja się poddałem, bo to już nie tyczy się potopu. W każdym wypadku Biblia twierdzi, że Noe miał ponad 900 lat. Ludzie tyle nie żyją. Czyli generalnie... Ważna informacja. Może wtedy żyli. Może wtedy żyli, no, no i tak się mniej więcej historia potopu tak. rysuje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o aspekt moralny całego tego zjawiska, no to już było tak wiele razy wałkowane, że naprawdę nie wiem, co miałbym tutaj dodać. Po pierwsze, Jahwe, czyli Bóg, który jest wszechwiedzący, wszechmocny, jest stworzycielem każdego bytu, jakim tylko możesz sobie pomyśleć, a który istnieje. Był smutny, że ludzie, których sam stworzył i w momencie stwarzania, będąc w 100% pewny ze względu na swoją wszechwiedzę, co się stanie w przyszłości, zasmucił się, kiedy okazało się, że ludzie, których stworzył, których zaprogramował tak, żeby byli potem nieidealni, żeby potem go zasmucili, powstali. Jasne. Jest to problem omnipotencji nierozwinięty, który jednak bardzo jasno pokazuje, że bibliści po prostu nie mieli... Przepraszam, bibliści. Twórcy i autorzy tego tekstu nie mieli pojęcia, co pisali, ponieważ nie mieli po prostu wiedzy o tego typu paradoksach. Nie pomyśleli o tym, tak mi się tutaj wydaje. No. Generalnie przypowieść Arki jest no, pełna takich ciekawych rzeczy, które można poruszyć, jakby które należy wytłumaczyć, jak się działy niektóre rzeczy. No, moja na przykład, ja zostałem zaciekawiony i tak sobie pomyślałem, jak tam te wszystkie zwierzęta się zmieściły. Powiedzmy, założyłem, że jedynie ssaki zostały tam zabrane w ilości jedna para. Wedle opisu biblijnego powierzchnia arki, taka użytkowa, czyli 3 piętra, 300 łokci szeroka, 15 łokci głęboka, 30 łokci wysoka, to było około 5754 metry kwadratowe. Kiedy przyrównamy to do ilości ssaków, które są na ziemi, czyli nam znanych ssaków jest 5,5 tysiąca. Nie zakładam tutaj ewolucji, ponieważ jeżeli świat ma tylko 6 tysięcy lat, czy tam 10, no ewolucja nie mogła mieć miejsca na tak dużą skalę, żeby wyewoluowały nowe gatunki. Bez czego... To jest bardzo ważne. Według modelu młodego kreacjonizmu Ziemia ma co najwyżej 10 tysięcy lat i to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o sprawę potopu, ponieważ większość osób, które upiera się przy dosłowności Biblii, i przy dosłowności zjawiska zwanego potopem, jest właśnie kreacjonistami młodej ziemi. I wyszło mi z moich bardzo skomplikowanych obliczeń, że użytkowa powierzchnia na jednego ssaka to jest 0,5 metra kwadratowego. 0,5 metra kwadratowego to jest mniej więcej mniej niż nasze biurko, przy którym teraz siedzimy.
a przypomina, jest to powierzchnia, która przypada na jednego ssaka łącznie z jego prowiantem na 150 dni. I tutaj również Bóg nie zsyłał manny z nieba ani innych takich rzeczy użytkownikom arki. Jest napisane, że Noe miał wziąć cały zapas żywności dla tych zwierząt oraz dla siebie na cały czas potopu. Jakby ja to kiepsko widzę. Pół metra kwadratowego na 150 dni życia w arce plus wyżywienie na te 150 dni. Przypomnijmy, że to 5 miesięcy by wychodziło. Także bardzo dużo. Dobra. Takie moje. Słuchajcie, jeżeli dygresja. Chodzi o to, że to zjawisko zwane potopem w ogóle nie mogło mieć miejsca, bo tak mówi nam o tym każda dziedzina nauki, o której możecie pomyśleć. Przede wszystkim paleontologia, geologia i tak dalej, nauki przyrodnicze. Nie mam na to już czasu, natomiast polecam wam zapoznać się przede wszystkim z całym cyklem filmów, który jest na YouTubie. Wpiszcie sobie Aaron Ra, potop na przykład, a tam wpiszcie Great Flood, jak po angielsku, i zobaczycie serię chyba 8 filmów, każda pomiędzy 10 a 20 minutami, z różnych punktów widzenia, z różnych dziedzin nauki, z różnych różne dziedziny nauki, informacje związane z daną dziedziną nauki wykazują bezpośrednio niemożliwość potopu, że coś takiego miejsca po prostu nie mogło. Słynny argument, też bardzo polecam, debatę Bill Nye kontra Ken Ham. Popularne, wystarczy, że wpiszcie te dwa nazwiska w YouTube'a. Tam nie jest dokładnie o potopie, ale jest o właśnie młodym wieku Ziemi, o tym samym poglądzie młodego kreacjonizmu. Jednym z flagowych argumentów jest na przykład to, że w Wielkim Kanionie, czyli w formacji, gdzie prawdopodobnie kiedyś płynęła tam rzeka, obecnie jest to olbrzymia formacja skalna, możemy znaleźć warstwy, prawda? I te warstwy skalne są w ten sposób lecą od góry do dołu, że te na dole są starsze od tych wyżej. Gdyby potop miał miejsce i miał miejsce 6000 lat temu, czyli z punktu widzenia geologii i historii świata w zasadzie wczoraj, bo mówimy tutaj o tak krótkich przedziałach czasowych, to spodziewalibyśmy się, że skamieniałości z tych bardzo niskich warstw, tych bardzo starych, będą pomieszane z tymi wyżej. Ponieważ w tak krótkim okresie czasu, kiedy woda by nagle wyzebrała, no to te wszystkie zwierzęta by się przemieszały. Tymczasem obserwujemy idealne rozłożenie w czasie, które wskazuje na to, że po prostu potopu nie było. Jak mówiłem, polecam debatę Billa Nye'a z Kenem Hamem, polecam cały cykl Arona Ra. Na YouTubie wszystko jest do znalezienia. I teraz zapewne pytacie i zastanawiacie się, no dobra, skoro tak bardzo łatwo ten potop obalić, albo przynajmniej wystosować bardzo fajne argumenty wskazujące, że coś takiego miejsca po prostu mieć nie miało, to gdzie jest autorytet? Gdzie są autorytety, do których można faktycznie podejść, podyskutować na ten temat i zaczerpnąć jakiejś rzetelnej wiedzy na ten temat? No, osobiście myślałem, że świetną osobą, która może się nadawać do tego typu dysput, będzie na przykład arcybiskup. A konkretnie arcybiskup na przykład Marek Jędraszewski, który od pewnego czasu promował coś takiego, co nazywało się dialogami. I czym te dialogi były i czym one są? Już wam mówię. Nazywa się to wszystko dialogami w katedrze. Od kilku lat w Łodzi jest tak zwana otwarta ambona i teoretycznie osoby mogą na nią wyjść i przedstawić swoje zdanie w danym temacie, nawet jeżeli będą ateistami. Jak się niestety za chwilę dowiemy, ateistów to było tam bardzo niewielu. I teraz wydawać by się mogło, tak mi się wydaje, że taki autorytet jak arcybiskup powinien mieć pewną wiedzę na temat potopu, na temat dowodów na potop i ewentualnie wytłumaczyć nam, o co chodzi z tym całym interesem. I w tym momencie chcielibyśmy poprosić o przedstawienie filmu za sekundę, przedstawiającego pewną osobę. A jest to konkretnie pan Paweł Tomczak. Pan Paweł Tomczak jest osobą o historii bardzo wielokulturowej, czasem powiada wręcz paranoicznej,
jednak która ostatecznie skonfigurowała go jako, uwaga, ateistę kwalifikowanego. Dla nas, czyli dla ateistów, będziemy go przedstawiać mianem Pawła i chcielibyśmy po prostu usłyszeć, ponieważ on jako prawie jedyny ateista brał właśnie udział w dialogach na temat wiary w organizowanych przez arcybiskupa spotkaniach. I w tym momencie chcielibyśmy zaprezentować wam film, który dokumentuje jego wystąpienie oraz odpowiedzi, których udzielił arcybiskup mu na jego pytanie o potop, o moralność potopu i ogólny wydźwięk całego zjawiska. Poprosimy o film. Następna rzecz. Sprawiedliwość potopu? No, dla mnie to jest ludobójstwo. Wymordowanie wszystkich ludzi, jak tam, który do wody wleciał, a przecież tam były dzieci, które nie mogły nigdy zgrzeszyć. Jakże tutaj przyjąć, że Bóg może sugerować, że właściwa jest odpowiedzialność zbiorowa. Z tego skorzystał potem Hitler, który pisał w swoim Mein Kampf: coraz bardziej jestem przekonany, to jest koniec pierwszego rozdziału, coraz bardziej jestem przekonany, że Bóg zesłał mnie na ziemię po to, abym dokończył jego dzieło. No i zakładał Auschwitz. Autor natchniony Księgi Rodzaju zinterpretował to jako przejaw Bożej kary za niecne życie ludzi wbrew ich naturze. Ale jak pan widzi, to nie jest tak, że Bóg był tak bardzo bezwzględny i za grzechy niektórych karał wszystkich. Trochę to inaczej wyglądało, ale tutaj wchodzimy już w kwestię i Biblii, i interpretacji teologicznej, ale to wymaga ogromnej znajomości, bardzo pogłębionych studiów. Ja troszeczkę tylko o tym wiem. Myślę, że jakaś rozmowa pana użyję sformułowania pana kwalifikowanymi biblistami, mogłaby się panu naprawdę przydać. Tylko chodzi o to, żeby to było z tego telefonu, nie z tego drugiego, gdzie przed chwileczką byliśmy. Dobra. Także, żeby było jasne. To nie jest tak, że my jakby sięgnęliśmy tylko na jedną stronę barykady i tylko jak gdyby skontaktowaliśmy się z panem Tomczakiem. Napisaliśmy również maila do samego arcybiskupa z prośbą o rozpoczęcie jakiegoś dialogu, o jego odniesienie się do naszych myśli na temat potopu oraz oczywiście do samej tej rozmowy z Pawłem Tomczakiem, której właśnie byliście świadkami. Może mniej rozmowy, bardziej wystąpienia. Strasznie chcielibyśmy u samego źródła zapytać pana Pawła o jego przygody, o jego doświadczenie z tym całym zajściem, jak mu szło, jak to wszystko wyglądało. Pawle, czy się słyszymy? No, ja ciebie słyszę. My ciebie też słyszymy. Witaj serdecznie. Witam również. To co? Czy opowiadałbyś o swojej historii? No, ta historia jest znacznie bardziej malownicza, niż by to wynikało tutaj z tej prezentacji, ponieważ zaczęła się na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie był cykl wykładów tegoż profesora Jędraszewskiego. No, profesor to oczywiście tu musi być w cudzysłowach, ponieważ profesor wierzący to nie jest żaden profesor. Profesor musi myśleć, a nie wierzyć. No ale udało mi się, kiedy profesor Jędraszewski zaczął tam wykładać elementy faszyzmu, takiego filozofa Evoli, klasyka faszyzmu, nauczyciela Mussoliniego, udało mi się usunąć tego Jędraszewskiego z uniwersytetu, ale już Kuria Łódzka zdążyła wysłać taką osobę bardzo mocno wierzącą do tego wielkiego dzieła nawrócenia mnie. No i w ramach tego zaproszona zostałem przez nią na to, co się nazywało w archikatedrze łódzkiej tymi wykładami. Oczywiście żadnych takich wykładów, tymi dialogami. Tylko, że dialog, wiecie, to jest wtedy, kiedy są dwie strony, które mają jakieś poglądy, te poglądy się ścierają. I wtedy to jest dialog. Natomiast tam
tak po katolicku, po kościelnemu, ten dialog wyglądał w ten sposób, że wychodzili jakieś dzieci, jakieś osoby z karteczkami, na których miały napisane pytania i one zadawały pytania. Arcybiskup Jędraszewski odpowiadał. I po prawdzie to nie był żaden przyzwoity dialog, tylko wywiad. Bo wywiady to jest taka forma porozumienia, kiedy jedna strona pyta, a druga strona odpowiada. Także właściwie jedynym dialogiem, jaki tam zaistniał w tej archikatedrze, to był ten dialog, kiedy ja tam poszedłem i z pewnych względów zaproszono mnie do mikrofonu, który stał zresztą na terenie, w miejscu prezbiterium, więc ja, ateista niewyświęcony w miejscu świętym, to dosyć śmieszna figura, taka okazja nadzwyczajna chyba w skali świata, ale generalnie tak się zdarzyło. Przy czym, żeby wiedzieć, jak w ogóle miał wyglądać ten dialog, to dobrze byłoby opowiedzieć, co było tuż przed tym dialogiem. Mianowicie, kuria się już dowiedziała, że zostałem tam zaproszony, że mam tam zamiar iść na taki dialog, którego tytułem było słowo ateizm, miano ateizm. No i muszę wam powiedzieć, że już jak wychodziłem ze swojej kamienicy, właśnie wyjeżdżałem samochodem, to nagle mi zajechał drogę samochód i kilku panów nie chciało się wycofać, także ja tym samochodem też nie mogłem pojechać. Całe szczęście, że ktoś wezwał na moją prośbę taksówkę i w momencie, kiedy taksówka zajechała, ja się po prostu rozpędziłem, przebiegłem po tym samochodzie blokującym wyjazd, zeskoczyłem z drugiej strony, panowie byli trochę zaskoczeni, siadłem w taksówkę, pojechałem. Uprzednio jednak zwołałem przed katedrą konferencję prasową, na którą przyszło kilkunastu dziennikarzy, było tam kilka kamer, sporo mikrofonów, kilka ołówków. I po tej krótkiej konferencji dziennikarze utworzyli taką szpicę, w środku której byłem ja, i poszliśmy w stronę wejścia do katedry, a cała ta formacja została stworzona po to, że było wokół nas kilku aktywistów katedralnych, którzy zbiegli, jak zobaczyli, że tam z jakąś grupą ja rozmawiam, i wyraźnie dawali nam do zrozumienia, że nie powinniśmy wejść. Wreszcie oni zatarasowali wejście, ale dziennikarze przeniknęli przed tą barierę. W momencie, kiedy dialogi się właśnie miały rozpoczynać, wszyscy jeszcze sobie siedzieli w ławkach, szemrali, tak? I jak się tam pojawiliśmy, to nagle tuż przed nami wybuchła cisza. Ludzie zaczęli się kolejno tymi rzędami ławek oglądać i patrzeć z przerażeniem na człowieka, który wchodzi na czele tam jakiejś grupy ludzi i ma na piersiach duży napis ateista kwalifikowany. Nie będę wyjaśniał, dlaczego taki napis, chyba że ktoś mnie zapyta, ale to jest dosyć ważne. W każdym razie sobie powędrowałem przez całą tą katedrę. Przede mną szła ta cisza, ta fala ciszy. I doszedłem do miejsca, gdzie siedzieli wszyscy tam nobilitowani święci, łącznie z arcybiskupem Jędraszewskim. Obok niego było wolne miejsce, więc uprzejmie zapytałem, czy jako jedyny ateista mam rozumieć, że to jest dla mnie to miejsce. No, ale arcybiskup raczej się ześlił, burknął na mnie dosyć ostro. Także poszedłem w kąt, ale oczywiście już poszedłem we właściwy kąt, bo wiedziałem, z którego to kąta można łatwo wyjść do tej kolejki, która się pchała do mikrofonu, do tych młodych ludzi tam z jakimiś karteczkami. No, w pierwszym odruchu zostałem zablokowany przez księży młodych, także musiałem wrócić na tą swoją ławkę, ale do mnie podchodzili ci ludzie, którzy byli z kamerami ze mną. Coś tam sobie szeptaliśmy. Oni mnie pytali, co jeszcze będę, czy już mogą sobie iść. Ja nawet nie wiedziałem, czy będzie, czy nie będzie, ale otóż nagle przez mikrofon taki ksiądz Góra, wspaniały, wielki człowiek, no, zwrócił się do mnie, tak mi przeszło na myśl, że skoro Mahomet nie mógł, no to Góra do niego. No i powiedział, prosimy.
Prawdopodobnie Jędraszewski wymyślił sobie, że będzie plama, jeżeli pójdzie do jakiejś tam telewizji, przecież on nie wiedział, kto był ze mną z tymi kamerami, że dialogi są o ateizmie, a jak jeden jedyny ateista tam przyszedł, to go nie wpuszczono. No i zaprosił mnie. Pewnie też miał nadzieję, że może tam zacznę jakoś atakować ten kościół, że wykroczę poza normy właściwego zachowania. No ale ja kiedyś miałem być kandydatem na księdza, w związku z tym w kościele się w zasadzie umiem zachowywać. Oczywiście byłem rozdarty mocno, no bo z jednej strony, prawda, jednak mimo wszystko byłem ateistą i chciałem być krytyczny. Z drugiej strony gospodarz mnie zaprosił na teren prezbiterium, na teren święty, mnie ateistę, no więc to w ogóle było coś dla mnie mocno wytrącającego mnie z równowagi. Więc podziękowałem mu bardzo ładnie. No a dopiero potem powiedziałem, no nie wiem, czy tutaj będzie zadowolony, jak zacznę mówić to, co myślę już jako ateista, nie tylko jako gość. No i zaczęliśmy rozmawiać. Ja chciałbym tutaj jeszcze sprostować, bo kolega Bogumił powiedział, że ja tam zadałem pytania. Otóż ja tam nie zadawałem żadnych pytań. Ja po prostu przyszedłem trochę pokrytykować i pokazać Kościołowi, dlaczego normalnie myślący, logicznie myślący ludzie odchodzą od Kościoła. I oczywiście tam sobie to wszystko prezentowałem. I ja bym to nazwał nie pytaniem żadnym, tylko po prostu dałem Kościołowi program naprawczy. Pierwszy ateista w Kościele, który, wiedząc, że przecież ci bezbronni intelektualni ludzie, którzy wierzą w te różne mity, potrzebują jakiegoś wsparcia. Pierwszy taki ateista przyszedł i mówi, ludzie, naprawcie sobie te religie, to jeszcze tam przez jedno, dwa pokolenia będzie ta religia mogła ludziom służyć, a być może nawet dłużej, bo przecież zawsze jest jakiś procent ludzi, którzy mają jakieś problemy intelektualne, którzy nie mogą osiągnąć takiego poziomu, żeby stworzyć własną filozofię użytkową i tacy potrzebują pasterzy. To są stada owiec do prowadzenia. Takim ludziom Kościół może być potrzebny chociażby jako dom kultury, jako przychodnia psychiatryczna. No, wiecie, tutaj można wiele zastosowań dla tego Kościoła znaleźć, dla każdego Kościoła. Tym bardziej, że część z tych księży, chociaż ja już nie wierzę w to, że oni wierzą, bo oni są jednak już troszeczkę wykształceni współcześnie, to jednak oni chcieliby tym ludziom pomagać, tym takim najbardziej potrzebującym, bo pamiętam, jak ja się przygotowywałem do tej służby Bożej, to ja też miałem taki cel. Bardzo, bardzo święcie wierzyłem, że będę ludziom potrzebny. No i tak się tam wreszcie skończyło, że Jędraszewski, za co można go pochwalić, jako pierwszy wysokiej rangi kapłan na świecie otworzył nową erę kontaktu Kościoła z ateistami, stworzył jedną okazję do prawdziwego dialogu, no ale niestety już na następnych dialogach, jak tam chodziłem, to już mi zaczęto wyłączać mikrofon, zaczęto puszczać jakieś buczenie przez głośniki kościelne. No także był jeden dialog, może tam jeszcze trochę powiedziałem na następnych jakiś, bo była na temat prawdy i wiary, był taki dialog i udało mi się tam powiedzieć, że jaka wiara, jaki kościół, taka prawda. No i po tym już mikrofony zostały wyłączone i już te mogłem mówić, wiecie, do wszystko. Maszynki, ale nie do ludzi. Słuchaj, Pawle. No tak to tak w każdym razie wyglądały te niby dialogi, za które trzeba człowieka pochwalić, no, że podjął się jakiś tam trud, bo to dosyć niebezpieczne. Ja to w ogóle opisuję w takiej książce Trójca Święta bez tajemnic. Właśnie, chciałbym się zapytać, żebyś wspomniał króciutko na sam koniec, bo nam się już czas kończy antenowy, króciutko o swoich książkach. Wiesz co, no ja tu mam w jednej książce w ogóle taki bardzo ważny rozdział, on jest trzeci w kolejności, a właśnie o potopie. Dałem mu taki tytuł: Wszechmoc, Sprawiedliwość, Miłosierdzie, a Wolny Rynek. Nie będę rozwijał dlaczego, ale
Bardzo przeszkadza wam mój pies? No, dam radę. Nie, przeżyjemy, tak? No, przeżyjemy. Miejmy nadzieję, że nie będzie go zbytnio słychać. Nie wiem, czy mogę przez 20 sekund czytać trzy tutaj mam akapity, byście zobaczyli, jaki jest mój stosunek do tego. Czytać? Myślę, Pawle, że już w tym momencie nie mamy niestety czasu. Dobra, musimy na kończyć dosłownie w tym momencie, na następny raz. Bardzo ci dziękujemy za telefon, że poświęciłeś. Dobra, ale powiedziałeś, że książki, no to, to wymienię tytuł tej oczywiście książki. Dyskretna, delikatna defloracja. Przy czym bym prosił o to, żebyście nie traktowali tego jako pornola, no chyba że takiego pornola światopoglądowego. Generalnie rzecz biorąc, tu chodzi o to, co takie wielkie instytucje, formacje, organizacje, również państwowe, robią z naszymi umysłami, w jaki sposób je deflorują, jak doprowadzają do takiego poziomu zakłamania, że są ludzie, którzy wierzą w takie mity, jak mity biblijne. Dziękujemy ci, Pawle, bardzo serdecznie. Będę się rozłączał. Jeszcze raz wielkie dzięki za telefon. Liczymy na więcej w przyszłości. No, to ja też liczę. Hej, cześć. Cześć, dziękujemy ci bardzo. Pa, pa. Dobrze, wracamy do naszych widzów. Czy Casey mógłbyś przepiąć telefony? Jasne. Słuchajcie, to nie koniec naszej historii z Pawłem Tomczakiem. Więcej możecie się dowiedzieć i będzie o tym wspomniane o Pawle na naszym Facebooku. Jak widzicie, znamy już jak gdyby jedną stronę medalu. Znamy już, jak wyglądała ta cała sytuacja z tymi dialogami wiary z ateizmem z tej perspektywy. Czekamy na odpowiedź od arcybiskupa Jędraszewskiego. Przypominamy na dzień dzisiejszy mamy ciszę. Że nasze telefony są już aktywne. Oba, tak. Można nas dzwonić. Jeżeli sami macie jakieś przemyślenia na temat potopu lub w stosunku Kościoła do ateistów, tak jak do pana Pawła Tomczaka, dzwońcie, nie krępujcie się. Mamy jeszcze 10 minut czasu antenowego do myślenego, także nie ma problemu. Tu chciałbym też krótki komentarz, który ciśnie mi się na usta, nie mogę go w sobie stłumić, jak bardzo pokazuje to, co myślę o ludziach generalnie w Kościele, jak bardzo duża jest ich niechęć do rozmowy i do pokazania innych poglądów. To znaczy, jak księża generalnie raczej boją się takich dyskusji w większości przypadków. Oczywiście nie wszyscy i nie zawsze, jednak takie jest moje prywatne odczucie i tak wiele razy zauważam, że w większości, już zaczęło się od mojego ulubionego indeksu ksiąg zakazanych, który jest jakby moją, powiedzmy, jedną z najbardziej lubianych w ogóle konstrukcji w dziejach ludzkości. Jak można zrobić indeks ksiąg zakazanych, książek, których nie możesz przeczytać, bo mają wiedzę, której nie powinieneś posiąść. Jakby to jest to, no teraz już nie ma ksiąg zakazanych, jednak jak widać, mogą być rozmowy zakazane, jak rozmowa z Pawłem Tomczakiem, do której wielu ludzi próbowało nie dopuścić, tak jak słyszeliśmy historię. Przypuszczam, że samochód nie znalazł się tam przypadkowo, jak również ludzie przed kościołem. Generalnie mnie to dosyć smuci i razi właśnie ta niechęć do kontaktu i dialogu, która mam nadzieję kiedyś zostanie zmieniona i dojdziemy do momentu, kiedy arcybiskup również odpowie na nasze, powiedzmy, wezwanie, na naszą prośbę o kontakt i wypowie swoje zdanie. Bardzo bym chciał mieć jakiegoś przedstawiciela hierarchii kościelnej kiedyś u nas na wizji, może nawet jako współprowadzącego, żeby przekazał swoje stanowisko, może chociaż przy telefonie. Niestety jest to utrudnione zadanie. Tak, słuchajcie, przypominam jeszcze raz. Mamy dwie linie wolne, jeżeli chcecie, to dzwońcie, jeżeli chcecie skomentować naszą rozmowę z Pawłem, jeżeli chcecie coś dodać na temat biblijnego potopu, dzwońcie. Numery macie gdzieś w dole, na dole ekranu. Oprócz tego je jeszcze szybko przeczytam. 791-019-212 oraz 503-928-319. Ode mnie jeszcze takie krótkie wtrącenie na temat tego, co powiedział arcybiskup. Bardzo mi się spodobało, kiedy odesłał tak naprawdę Tomczaka z jego pytaniami do wykształconych biblistów. Nie? I to jest takie podejście, no jak jeżeli ktoś już ma coś wiedzieć na dany temat,
ktoś, kto naprawdę powinien posiadać pewną wiedzę, którego osoba, której wiara wynika z dogłębnego zrozumienia przesłania Pisma Świętego i zgłębienia tajemnicy wiary, no to prawie najwyższym możliwym pułapem, w jaki należałoby celować, moim zdaniem, powinien być arcybiskup. Tymczasem jego odpowiedź można podsumować jako: ja nie wiem, ja tylko trochę o tym wiem i tyle. A ci wykształceni bibliści, mam wrażenie, robią za coś takiego jak amerykańscy naukowcy w nauce. Ta. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek spotkałem tego wykształconego biblistę. Jeżeli arcybiskup nim nie jest, to kto nim jest? Nie wiem. Jeżeli wy wiecie, dajcie znać, może zadzwońcie. Może jest taki, który nas ogląda, wykształcony biblista, i tutaj włosy głowy sobie z głowy rwie, jak my możemy w ogóle czytać Biblię w ten sposób. Ja z chęcią posłucham, ponieważ nie ukrywam Biblii całej, nie czytałem, może kiedyś przeczytam, a może nie. I z chęcią też inne strony niż to, co mogę przeczytać, może usłucham, bo to może wyjaśni pewne sprawy. Nie ukrywam, na dzień dzisiejszy nie spodziewam się, żeby ktoś wystosował fajną argumentację za potopem. Moim zdaniem najlepsze, co mają do zaproponowania teiści, to jest mniej więcej poziom Kena Hama oraz Kenta Hovinda, czyli jawne przeciwstawienie się absolutnie każdej podstawowej wiedzy, którą mamy z dziedzin jakiejkolwiek nauki, bo jednak, przepraszam, ale żeby twierdzić, iż Ziemia ma 6 tysięcy lat, nie Ziemia, świat ma 6 tysięcy lat, od 6 do 10, to już trzeba mieć jak gdyby wyłożone absolutnie na absolutnie wszystkie jakiekolwiek najmniejsze fakty oraz metody dochodzenia do prawdy naukowe, nie? Ale potop nadal jest przecież w książkach do dalej jest w książkach do religii w szkole. Dalej serwuje nam się ten piękny obrazek z lwami i zebrami wystającymi, z głowami tych zwierząt wystającymi z ładnej barki gdzieś na środku morza, nie? Dalej tak. To się serwuje jako opowieści. I teraz tylko dokończę. I teraz, okej, to może być tylko przypowieść. Przypowieści biblijne, w których mamy Boga, który coś robi, powinny mieć za sobą jakiś przekaz, na przykład moralny, okej? Tak. Jeżeli wiemy, że coś takiego miejsca nie miało, takie zjawisko, to chociaż, żeby była jakaś nauka moralna, którą możemy z tego wyciągnąć. Tymczasem mamy to wszystko, co jest tylko i wyłącznie odbiciem moralności żyjących wówczas ludzi. Która generalnie nie bardzo przystaje do moralności ludzi, którzy żyją teraz. I ja na przykład nie widzę zbyt wiele takich moralnych wskazówek, które mógłbym czerpać do mojego życia z przypowieści o potopie. Ponadto, ja tu słyszałem na czacie też takie pytanie, co z dinozaurami? No, ja oczywiście nie uwzględniłem ich w moich takich, powiedzmy, szacunkowych rachunkach. Te takie rachuneczki były bardziej dla rozrywki. Oczywiście nie biorę tutaj pod uwagę Królestwa Owadów, które jest największym królestwem zwierząt na świecie. Nie biorę też dinozaurów. Jakoś tak, powiedzmy, kompromisowo przymknąłem na nie oko. I można by się zastanawiać, czy są w ogóle ludzie, którzy biorą Arkę na poważnie. No przecież, no powiedzmy, taka już trochę bardziej cywilizowana wiara zakłada, że to są głównie przypowieści i nie bierzemy ich dosłownie. Ale są tacy ludzie, i może niektórym ciężko w to uwierzyć, na przykład mi ciężko w to uwierzyć, ale są ludzie, którzy przypowieść o Arce i inne przypowieści biorą absolutnie dosłownie. I kreacjoniści to nie są jacyś ludzie, którzy gdzieś tam w dziwnym świecie żyją, tylko żyją w naszym świecie. I nawet powstało Muzeum Arki, które jest reprodukcją 1:1 dzieła Noego, które jest w stanie Kentucky w Ameryce. Można je zwiedzić. Bilet kosztuje $40. Dzieci do lat 5 mają za darmo, także jak chcecie zindoktrynować swoje małe pociechy, to możecie z nimi wejść za friko. Nie ma problemu. I co tam się dzieje z dinozaurami? Bo mnie to bardzo ciekawiło. W ogóle, jeżeli sobie wpiszecie na Google Muzeum Arki i do dzisiaj jest ich oficjalna strona po angielsku, nie pamiętam dokładnie linka, ale nie jest trudna do znalezienia, zająłem to bardzo krótko. Można pójść na wirtualną podróż w tym muzeum, jeżeli tylko zasubskrybujecie ich newsletter. Co ciekawe, bardzo mi jakby też uderzyło, że ten newsletter opiewa na najnowsze naukowe fakty i fakty dotyczące wiary. Jest tam tak napisane po angielsku i mnie te naukowe fakty bardzo jakby uderzają, że ta strona próbuje udawać naukę, ponieważ pierwsze, co można zobaczyć po wejściu do Muzeum Arki, jest wielki mamut
stojącą obok wielkiego tyranozaurusa Rexa, w sensie skamieniałości, jak oby pokazujący, że dinozaury znajdowały się na arce. Czyli moje obliczenia, te pół metra kwadratowego na ssaka, musiały być powiększone o kolejne tyle samo gadów, które z dodatku były bardzo o wiele większe. I jest to niesamowite, jak w tym Muzeum Arki zostały przedstawione wszystkie zwierzęta, które nie miały prawa żyć w jednym czasie z człowiekiem. Nie zachowały się o nich żadne wspominki w ludzkich pismach. No, ja nie słyszałem nigdy o historycznym źródle, gdzie człowiek analizował życie dinozaurów, no przed oczywiście odkryciem zaawansowanej archeologii. Nawet w Biblii słuchajcie, nie specjalnie coś takiego funkcjonuje. Jakie byliście, nie wiem, kiedyś harcerzami na przykład. Jest taki myk, że się idzie do drzewa i się liczy kręgi, nie? Mhm. I potrafimy wspomnieć, że przy dobrych dowodach, że mamy do czynienia z drzewami, które są starsze niż 6 tysięcy lat. Także to są ludzie, którzy wydali setki tam. Nie jest to, powiedzmy, nie jest to bardzo potwierdzone źródło, no ale nawet po skali tego przedsięwzięcia tam jest cała arka w tych wymiarach, bardzo duża, plus ogród bardzo wielki. No, jest to setki, dziesiątki, przynajmniej miliony dolarów, żeby zbudować coś takiego. Tak. Ludzie chodzą na to, płacą pieniądze. Są tam bardzo mocne nawiązania do teorii ewolucji i tłumaczenie. Bardzo taki slogan nośny, te same fakty, inna interpretacja. I oni zachęcają do tego, że ich interpretacja tych samych faktów jest lepsza niż naukowa. Mamy osobę dzwoniącą na linii drugiej. Spróbujemy sobie pogadać. Prosimy o dźwięk na linię właśnie drugą. Halo? Bardzo duży poziom szumów mamy. O, lepiej. Słyszymy się? Tak, teraz się słyszymy. Aha. A, teraz się słyszymy. Tak, teraz jest super. Wiecie, panowie... Tylko przepraszam. Ja jeszcze... Aha. Powiedz tylko, jak się nazywasz i skąd dzwonisz. Jestem Paweł, dzwonię z Paweł. Takiego miasta we Włoszech, które się nazywa Neapol. Okej. Okay. Mhm. No ja bym miał tylko takie jedno pytanie do was. Jasne. Słuchamy. No ja próbowałem was słuchać dzisiaj, ale mi się nie udało nigdzie na streamie złapać, to wszystko przerywało. Moje pytanie jest takie, czy uważacie, że Jezus Chrystus, którego uważają tak wspaniali, wielcy chrześcijanie, że ten człowiek istniał, czy to jest w ogóle jakaś legenda, jakaś bajka? Mhm. Jasne. Więc tak. Po pierwsze, co najważniejsze, jeśli chodzi o mnie, uważam, że pytanie, czy ktoś taki, który nazywał się Jezus i istniał w tamtym okresie, jest nieważne. W tym sensie jest... No. Ja bym chciał powiedzieć, że ja uważam i generalnie to jest jeden słuszny, opierający się na źródłach historycznych, że mógł istnieć ktoś taki jak Jezus Chrystus i to jest wysoce prawdopodobne, że ktoś taki istniał, ponieważ... Generalnie nawet to imię było dosyć popularne w tamtym czasie. Tak, słyszałem, ale to niczego nie dowodzi. No. Słyszałem opinię, że Jezus to był taki trochę Kowalski tamtych czasów. Tak, i w takim wypadku nie jest wykluczone, tak jak teraz mamy wielu... Mogę skończyć, że teraz... Mamy... Ale czy takiego Jezusa mogli tam gdzieś powieść, znaczy na pewno gdzieś jakiegoś tam Jezusa, tak jak mówisz, Kowalskiego, powiesili na krzyżu. No mogli. Ale... No właśnie, ale czy taki Jezus, nie wiem, ja nie jakby to powiedzieć, czy to ma jakiś związek z tą religią, która jest wyznawana w tej chwili w większej części Europy? Już mówię, posłuchaj, to jest bardzo proste. Czasem słyszę taki argument ze strony osób wierzących, że jeżeli podważam istnienie Jezusa, Chrystusa, powinienem również zastanowić się, czy czasem nie powinienem podważać istnienie na przykład Sokratesa. Nie? Słyszałem takie opinie. I teraz moja odpowiedź na to jest zawsze jedna. Ja nie jestem historykiem, nie interesuję się historią. I teraz tak. Istnienie Sokratesa, tak samo jak istnienie Jezusa, ewentualne tych dwóch obu panów, jest twierdzeniem nienadzwyczajnym. Mogły sobie istnieć osoby o takich imionach, które sobie żyły w odpowiednim momencie w czasie.
problem zacząłbym mieć w momencie, w którym ktoś by stwierdził, że Sokrates miał magiczne moce i potrafił latać. Bo nawet historia o Jezusie, który głosi poglądy, że jest synem Boga, zgarnia najbiedniejszych ludzi, powiedzmy, pod swoje wpływy, nie pasuje to władzom ówczesnym i taki ktoś zostaje po paru tam przygodach powieszony na krzyżu, co kiedyś było bardzo popularną metodą egzekucji. Ta opowieść jest bardzo, bardzo prawdopodobna i ona mogła się wydarzyć, pomijając, powiedzmy, przemienianie wody w wino i różne rzeczy, które ktoś mógł, powiedzmy, sobie podkoloryzować. Ale sama idea Jezusa Chrystusa, który był Mesjaszem i który umarł na krzyżu, jak najbardziej jest prawdopodobna i nawet jeżeli jest potwierdzona historycznie. Jego istnienie nie jest nadzwyczajne, okej? Okay? Tak, to mógł jest mógł sobie idea. Istnieć jakiś koleś, który by sobie chodził po ziemi i twierdził, że jest Mesjaszem. Tak samo jak mógł sobie istnieć człowiek, który nazywał się Sokrates. Jeżeli powiesz mi, że rano zjadłeś płatki na mleku, to jestem w stanie tobie uwierzyć tak po prostu, bo to jest nienadzwyczajne. Każdy mógł zjeść na śniadanie płatki na mleku. I wystarczy mi twoje świadectwo, tak samo powiedzmy wystarczy mi świadectwo powiedzmy historyków, że był sobie Jezus, który głosił, który został na przykład ukrzyżowany w tamtym okresie. Problem pojawia się, kiedy nie twierdzisz, że zjadłeś rano płatki na mleku, tylko twierdzisz, że rano na przykład przyleciałeś do pracy na różowym smoku. Bo wtedy wkraczamy w realia twierdzeń nadnaturalnych, nadzwyczajnych. I wtedy mam problem. I jakby wtedy dopiero wchodzi do mojej głowy pojęcie, że mówimy teraz o czymś ważnym i że tutaj wymagam dowodów. Więc tylko podsumowując, zaraz też zapytamy się, co o tym sądzisz, Pawle. Więc dla mnie nie ma większego znaczenia, czy istniała osoba taka jak Jezus. Zwłaszcza, że na przykład zwróćmy uwagę, że wiemy, że istniał Mahomet. To, że istniał Mahomet w żaden sposób nie przekonuje mnie do tego, że był on prorokiem islamu i dlatego islam jest prawdziwy. I to jest podobna sytuacja. I co więcej, ja myślę, że nie miałbyś problemu, żeby teraz pójść na ulicę i znaleźć osobę, która deklaruje, że jest Mesjaszem i gdyby ona zebrała odpowiednio dużą grupę ludzi, którzy jej uwierzą, używając swoich, powiedzmy, zdolności do przekonywania, również mogłaby stworzyć religię, która być może za jakiś czas okazałaby się dużą sektą albo dużą religią. I to nie zmienia nic, jakby autentyczność tej osoby nie zmienia nic w racjonalności jej wierzenia. A o ile o Jezusie Chrystusie są fakty, to ja nie spotkałem się z żadnym źródłem historycznym, które potwierdzałoby jakikolwiek cud dokonany przez Jezusa. To jest ta różnica. No tak, żadnego cudu wiadomo że nie da się udowodnić. Istnieje Jezusa też, znaczy... No, tam tacyt mówił, że tam Jezus istniał, ale dobrze, to już zostawmy. Ale dla wielu ludzi istnienie właśnie historyczne istnienie Jezusa jest bardzo ważne, bo oni wierzą, dlatego że Jezus dokonywał ten cud, bo to była historyczna postać. Ale tak samo jak Mahomet. Tak. No właśnie jak Mahomet, ale dla mnie to nie jest historyczna postać, bo nie ma żadnych nie można tego w ogóle potwierdzić. Poza tym tacytem, no to kto powiedział, że taki Jezus żył, że był jakaś taka rzeź niewiniątek, że w ogóle Herod zarządził jakąś rzeź niewiniątek, rzeź dzieci. Tego nie ma w historii. No to jak można twierdzić, że Jezus żył, że istniał, że w ogóle taki człowiek był? No tutaj jest dużo kontrowersji na ten temat. Ja nie znam spójnej relacji historyków, sam też nie jestem historykiem stricte. I nawet powiem ci właśnie, że niespecjalnie mnie to bardzo interesuje, ponieważ tak jak mówisz, znaczy tak jak my mówiliśmy, to nie jest tak naprawdę istotne w tym wszystkim. A to, co ty mówisz, że dużo ludzi odbiera to, że był taki Jezus, który czynił cuda i dlatego oni wierzą. Masz rację, tylko to wymaga potwierdzenia dwóch rzeczy. Tego, że istniał człowiek, który nazywał się Jezus Chrystus i umarł na krzyżu i to, że on czynił cuda. I tutaj ten moment, czyli wierzenie w to, że istniał Jezus Chrystus i czynił cuda, nie jest potwierdzone, tak jak mówisz. To nie może być postać historyczna w tym sensie, że czyniąca cuda. Nie ma żadnych dowodów na cuda. I być może... No słuchaj, nie zgadzamy się
zgadzamy się w tym wszystkim. Są ludzie, którzy wierzą, że ktoś może umrzeć na krzyżu, a później zmartwychwstać po trzech dniach. Są ludzie, którzy wierzą, że nie wiem, że tam kamieni będą skakać, jak oni im zaśpiewają. Różne są wiary w to. No ale ta największa wiara w Polsce to jest ta właśnie wiara w tego Jezusa. Ale czy według Jezusa ciebie, Chrystusa. Czy według ciebie to byłoby bardzo istotne, gdyby Jezus Chrystus faktycznie istniał? To dla mnie nie, bo ja jestem ateistą, jestem racjonalistą. Dla mnie nie, dla mnie to jest wszystko jedno. Dobra. Ale dla wielu ludzi tak. I rozmowa z wieloma ludźmi się kończy właśnie na tym. No, oni mówią, Jezus był, Jezus istniał, był taki człowiek, on to zrobił, tak jest napisane w piśmie. No i się kończy rozmowa. Dobra, Pawle, kończy nam się czas antenowy, także dziękujemy ci strasznie za telefon. Czekamy na telefon od siebie w przyszłym tygodniu. Czuję się absolutnie zaproszony do kolejnego telefonu. Ja się już będę rozłączał, także dziękuję ci bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. No hej. Kilka słów komentarza, nim zakończymy odcinek. Tutaj to jest podstawowe, nie? Słuchaj, Jezus, to jest dla mnie ważne, żeby Jezus był historyczną figurą, ponieważ dla mnie to jest istotne, dla mojej wiary, żeby on istniał. Wiem, że Mahomet istniał. Czy to w jakiś sposób przekonuje cię do wiary muzułmańskiej? No, mnie niekoniecznie. Dzisiaj możecie iść normalnie do... Jest kilku współczesnych mesjaszy, to znaczy ludzi, którzy twierdzą, że są, że to są ci powtórnie przyszli na ziemię mesjasze. To jest to drugie przyjście, nie? I możecie... I w przeciwieństwie do Jezusa historycznego z Biblii, możecie do nich pójść i z nimi bezpośrednio porozmawiać. Czyli macie już więcej możliwości udowodnienia prawdziwości ich boskości niż w przypadku historycznego Jezusa. I być może to jest też taki, powiedzmy, dobra karta wszystkich teistów, bo jest to jedna z dosyć niewielu historii biblijnych, która daje się udowodnić historycznie, ponieważ tak jak tutaj można to odnieść do naszego tematu o potopie. No, na przykład potop pod tym względem leży na wszystkich frontach. Nawet nasza taka króciutka analiza daje bardzo dobre powody, żeby w niego powątpiewać, a podważenie istnienia Jezusa Chrystusa jest cięższe i podobno niektóre źródła historyczne go potwierdzają, więc w niektórych mniemaniu to może dodawać wiarygodności ich wierzeniu, ale naszym zdaniem nie dodaje, bo to nic nie zmienia. Niech im będzie. Jezus istniał. Jezus istniał, nie równa się Jezus istniał i przemieniał wodę w wino. I był Synem Bożym i robił... Mahomet istniał. Fakt, iż Mahomet istniał, nie świadczy, że poleciał do nieba na skrzydlatym koniu. It's that simple. To jest podsumowanie tego telefonu. Dziękujemy za telefon. Tak, dziękujemy serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy już po czasie, także odcinek będziemy kończyć. Oczywiście muszę tutaj powtórzyć krótko wszystkie ogłoszenia. Zaczynając od najbardziej istotnego. Czyli od czasopisma Przegląd, czyli poszukiwania przez dziennikarkę tegoż czasopisma osób, które poddały się apostazji, które dokonały apostazji. Piszcie do nas na adres mailowy, znajdziecie go oczywiście w opisie tego filmu, prawdopodobnie jest też gdzieś na ekranie. Możecie nam wysyłać swoje historie jak gdyby tam i w ten sposób wesprzeć te poszukiwania. Druga rzecz to jest oczywiście Drzewo Wiedzy, czyli seria spotkań, które polega na tym, że czytamy książki znanych ateistów. Na pierwszy ogień poszedł Richard Dawkins. Tutaj ważna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć na początku, to znaczy my jako Stacja Ateizm jesteśmy patronatem tego wydarzenia. Także warto, żeby to wiedzieć. Natomiast samym organizatorem tego wydarzenia jest, możecie go znaleźć na Facebooku, strona nazywa się Ateista na Amen. Polecamy stronę, zerknijcie, utrzymujemy współpracę z tą stroną. I ostatnia kwestia, czyżby to było wszystko? Aha, kampania 16 dni przeciwko przemocy. Sprawdźcie sobie również najlepiej szukając tego na Facebooku. Linki prawdopodobnie też będą w opisie. Chodzi o to, żeby uświadamiać ludzi, głównie chodzi o przemoc wobec kobiet, że każda przemoc jest
łamana, jest łamaniem podstawowych praw człowieka, warto się w to zaangażować. Polecamy. Podsumujmy. Dziękuję wszystkim widzom, którzy dzisiaj nas oglądali. Dziękuję ekipie technicznej, która jest za kamerą, której jak gdyby nie widać, ale bardzo im dziękujemy. Dziękuję też tobie, Kazin, za to, że byłeś dzisiaj tutaj ze mną. Wielkie dzięki. A teraz uwaga. Podsumowując nasz konkurs, który został zaanonsowany na początku, czyli jak nazywa się ta tajemnicza osoba, która znajduje się tutaj na tym obrazku. Proszę Państwa, jest to Karol Fiałkowski, a zwycięzcą tego konkursu jest użytkownik Paula Land. Paulo, otrzymujesz specjalne zaproszenie na nasze spotkanie z widzami, które będzie miało miejsce już niebawem, w przyszłym tygodniu albo w najbliższych tygodniach. Także koniecznie się tam pojaw. Czeka na ciebie nagroda. A jeśli ja mogę jeszcze mieć małą zagadkę dodatkową dla widzów? Taki eksperyment myślowy związany z naszym tematem odcinka. Bardzo mnie nurtuje ta kwestia, ani jej nie poruszyłem na wizji, wobec czego jest to zadanie dla was. Jak przez 150 dni na arce podczas potopu przetrwały wszystkie zwierzęta mięsożerne bez lodówki? Czekam na wasze odpowiedzi, jestem ciekawy, jak to mogło się stać. Być może ktoś to wymyśli. Aha, i chciałbym jeszcze wspomnieć o takim drobnym szczególe. Moi kochani widzowie, tak, za tydzień na wizji w roli co-hosta będzie u nas Karol Fiałkowski. Do zobaczenia.